Edeldreda, dziewica, była trzecią córką Annasa, świętego króla wschodniej Anglii. Jej siostry także są wymienione wśród świętych. Spełniając życzenie rodziców, poślubiła księcia, Tonberta, ale pozostała dziewicą, gdyż żyli w ciągłej wstrzemięźliwości. Trzy lata po ślubie mąż jej zmarł, ona zaś schroniła się na wyspie Ely, gdzie prowadziła przez pięć lat samotne życie kontemplacyjne. Wieść o niej dotarły do Egryda, potężnego króla, który zmusił ją, by zgodziła się go poślubić. W ten sposób po raz drugi wyszła za mąż i wstąpiła w stan małżeński, ale i teraz była dla męża raczej siostrą niż żoną, cały swój czas poświęcając ćwiczeniom pobożnym i miłosierdziu. W końcu po dwunastu latach małżeństwa, za radą świętego Wilfryda, wstąpiła do zakonu. Mąż udzielił na to zgody, chociaż niechętnie. Schroniła się w klasztorze, którym kierowała ciotka jej męża. W roku 672 powróciła na wyspę Ely i złożyła klasztor. Stała się wzorem cnoty i doskonałości dla wszystkich swoich sióstr. Prowadziła bardzo surowy tryb życia. Cierpienia były dla niej rozkoszą. Dziękowała Bogu, że pozwolił jej doznać tak wielu szczególnych łask podczas ostatniej długotrwałej choroby. Święta Eldreda zmarła w opinii świętości 23 czerwca 679 roku. Panie Boże, obsypałeś niebieskimi darami świętą Eldredę. Pomóż nam naśladować jej cnoty, Abyśmy w naszym życiu na Ziemi mogli się również cieszyć wraz z nią szczęśliwością nieba, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.